TikToks, TikToki z jaskini. Pośmiejmy się dzisiaj, widzowie. Trochę powymuszajmy dzisiaj troszeczkę śmiech, nie? Dziewczyny, jak można odejść się od jakiejś rzeczy? Faceci, kiedy wyrzucają stare śmierdzące. Ale dobra! Po pierwsze, ja po prostu uważam, że dopóki gacie są, że tak powiem, używalne, no to jaki jest problem w tym? Jakby no, przecież nie można, że tak powiem, no nie wiem, można na przykład te gacie z dziurą na przykład sobie ubrać po domu, tak? Jak się nigdzie nie wychodzi, nie? No moim zdaniem tak, tak samo jak ze skietami, nie? Ja na przykład jak na streama przychodzę, to przecież nie ubieram najlepszych gaci i skarpetek, tylko ubieram takie, bo i tak ich nie widzicie. Dopiero jak na miasto gdzieś idzie, tak? Po co marnować? Myślałeś o tym, co by się stało, jakby się nic nie stało? Cicho. Wielokrotnie. Myślałeś o tym, co by się stało, jakby się nic nie stało? Wielokrotnie. Wielokrotnie. Witam wszystkich tu serdecznie. Wchodzi Michael, robi się niebezpiecznie. Mały M. Witam wszystkich tu serdecznie. Wchodzi Michael, robi się niebezpiecznie. Mały M. Witam wszystkich tu serdecznie. Wchodzi Michael, robi się niebezpiecznie. Przez chwilę myślałem, że to serio on, nie? Ej, dobra, ja mam tak... Ja tak dawno nie oglądałem TikToków, nie? Że ja mam TikToki człowieku i ludzie piszą tak: przywódca gangu Poznani. Zresztą, k***a, kiedy to było? Czego już się zaczyna, nie? A ja, człowieku, mam przestarzałe memy. Tak dawno i nie... Tak dawno, k***a, to było, człowieku, nie? Kojarzenka, która mi się kojarzy z daną grą. Siema, walimy się w dupę? Stary, tak mi się nie chce. Dobra, ściągać gacie, rozbierać się, a ja pójdę po kondomy. Mordo, w twojej głowie jest tylko ruchanie. To prawda. To widzieliśmy. Chcesz jak młody Merlin. Ale zapierdala, nie? World Hard ten, coś tam. I opis filmu: trening, jazda, pogo. Ło k***a, jaki pracownik. Charlie. To oni mi wykańczali dom. Ale śmieszny, k***a, fajny. Okej, k***a. Ja pierdolę. Przysięgam, nie? Fajny ptaszek, mordo. Brakuje jeszcze miśki w chainach, człowieku, nie? Co ci zrobiłem, bo ja nadal nie wiem. Czekaj, kurwa, czekaj. Czekaj, czekaj. O ty chuj jeszcze pytasz? Nie, nie. Tak nie będziemy rozmawiać. O ty chuj jeszcze pytasz? Prawdziwy beef. Nemezis, człowieku, największy nemezis, człowieku. Pierdolony ludzik z Delmy, kurwa. Ja pierdolę. Już tyle czasu minęło od tego Delmy, a nadal mnie to śmieszek sobie przypomnę, w jaki sposób on to mówi, że on nikogo nie szanuje, kurwa. Nikogo. To jest przezabawne, stary. Nikt inny nie mógł tego powiedzieć, nie? Żadna inna osoba nie mogłaby tego powiedzieć, kurwa. I nie byłoby wtedy tak śmiesznie, nie? Kici, 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 kocica i mała drablica. La, 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 la. Wokacje to wokacje. Kici, 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 kocica i mała drablica. Ja pierdolę, mi raz. Czy to stracony czas? Nie powiem o tobie. No słuchajcie, k***a. Kapitan Bomba, ja zostałem zmuszony do oglądania, wiadomo, ale się żyje. Blok ekipy, k***a, nie wiem, czy oglądałem kiedykolwiek. Nie wiem, chyba oglądałem, albo oglądałem. Tego nie oglądałem. Bomba! Obiad! Zupa! Zupa jest! Obiad jest! Co k***a miesza? Ja pier... Zupa! Ja pier... O mój Boże. Co on k***a miesza, stary? Co to jest? Kabulon, k***a.
Naprawdę, ja na czele gangu. Naprawdę, ja na czele gangu. Aż mi k***a człowieku coś w gardle zabolało, jak usłyszałem tą flegmę p***lą. Tajemnicza gruźlica. Ale, no dobra, ale musicie przyznać, że jak macie na przykład, jak jesteście chorzy, nie? I macie taki k***a, właśnie taki kaszel, to nie ma nic lepszego niż w końcu takie odkaszlnięcie z tą flegmą, k***a. Że masz takie, że kaszlesz, masz taki, nie możesz ten i nagle taki k***a wychodzi z ciebie. Potwór. Nie ma nic lepszego, nie ma lepszego uczucia, nie? God of War. No, powiem szczerze, no, powiem szczerze, że czasami tak bywa, że mi się niechcący, Jezu, najgorszy stres w życiu, słuchajcie tego, najgorszy stres w życiu, to jest jak siedzisz człowieku na kiblu, przeglądasz TikToki i ci palec zjedzie i człowieku, ja tak, otwieram się ten, chłopie, ja na sraczu, nie, ja najgorszy stres w życiu, nie? Boże, widzowie, ile razy, ile miałem sytuacji przed Instagramem, także k***a, chciałem, wiecie, wrzucić relację i zdjęcie czarne, nie? Jakiś tam, i człowieku niechcący zrobiłem zdjęcie, k***a, swoje mordy jak sram i człowieku prawie mi się dodało na relację, nie? I ja p***ole, chłopie, to byłby koniec. Na szczęście nigdy się to nie wydarzyło, ale ja p***ole. Wy to tam jeszcze luz, bo wiesz, wy jak dodacie jakiś k***a przypał, to ile to tam, wiecie, no znajomi zobaczą najwyżej, nie? Ale k***a, jak ja bym dodał. Jestem skończony, k***a. Oh, geez, przerobione. Przerobione. Było słychać? Przerobione to było akurat. Nie było takiego pierdu. Żenująca przeróbka, która mnie w jakiś sposób oczernia. Ej, dobra, to jest, widzowie, to jest ta sytuacja, o której ja mówiłem, że marzę o tym w śnie, żebym mógł zrobić coś takiego, ale bez konsekwencji, nie? Że jak jakaś k***a mi wjeżdża przede mną, to człowieku, że mogę to zrobić bez konsekwencji. Spełnienie marzeń, stare, nie? Jest, jak dobrze się to ogląda, nie? Mam nadzieję, że pojechał dalej, nie? Oczywiście, wiecie, jeśli nikomu się nic nie stało, tak? Zjadłem 20 kebabów. Ale po 21 kebabie poczułem mrowienie w moim żołądku. Poszedłem do cibla. Nie wiem, jak to się stało, ale obsrałem ścianę. To jest w takim stylu nakręcone, stare, że się niczego więcej nie spodziewałem, nie? O! Dokładnie, tak! Dokładnie, k***a, tak! Nie ma nic lepszego, k***a, nie było lepszego uczucia człowieku, jak wpi***ałeś butelkę, nie? I miałeś, chłopie, dźwięk... Niesamowite. I jeszcze wtedy, wtedy było, pamiętam, ja nie mogłem grać akurat w GTA Vice City. Ej, dobra, coś wam powiem! O, k***a, jaka mi się historia przypomniała. Jak, co było wcześniej? Vice City czy San Andreas? Vice City, nie? Było wcześniej. I słuchajcie tego, no i słuchajcie tego. W momencie, jak Vice City było, GTA Vice City, no to mój znajomy miał to, nie? Tą grę. Jeszcze miał kompa takiego z dupą i w ogóle, ja nie miałem kompa ani nic. I nie wiedziałem, co to jest GTA i w ogóle. I przyszliśmy do niego w gości, on mi pokazywał tam gry i w ogóle. No i tam, wiesz, strzelał do ludzi i tam jak się strzelało ze snajperki w głowę, to im głowa odpadała, nie? I taki strumień krwi, no i w ogóle, nie? Dla mnie to było, wiesz, Jezu, jakie straszne i w ogóle, nie? Pamiętacie, kiedyś wam opowiadałem, że u mnie w domu było coś takiego, że jak mój tata widział, że grałem w jakieś gry takie ten, to mówił, żebym nie zabijał ludzi, żebym mówił, że przychodzę w pokoju, nie? Bo mi zabranią grać w takie gry. No i ten, no i pamiętam, że była taka sytuacja, że ten ziomek mi wkręcił na PlayStation 2 jest GTA Vice City, ale wersja taka bez tego, bez przemocy i zamiast noży są patelnie i ja w to uwierzyłem, k***a. I powiedziałem mojemu tacie, że tato, ale jest taka wersja, że bez przemocy jest na PlayStation 2 i że jest taka dla dzieci wersja. Możemy taką zakupić? Zastanowimy się. I k***a,
Człowieku, uwierzyłem, że była taka wersja. No wiecie, myślałem, że taka wersja dla dzieci, że właśnie nie da się zabić i tego, nie? Bo do czego nawiązuje? Nawiązuje do tego, że właśnie później bawiliśmy się na dworze w GTA Vice City. Pomimo, że ja nie grałem wtedy w GTA żadne, to wiedziałem mniej więcej, na czym to polega. I właśnie ja byłem takim dealerem, który jeździł właśnie na rowerze jako na motocyklu i pakowaliśmy w takie pakowaliśmy w takie worki zwykłą trawę normalnie z tego, z dworu. I było zadanie, że trzeba było dostarczyć z jednej klatki do drugiej paczkę. No, tak było. Największy polski biseks, największy polski biseks, największy polski biseks. Dobra, widzowie, nie może tutaj być szkalowania Wojtka Goli, dlatego że Wojtek Gola wycofa mi kody do swojej gry Backrooms, która już jest popularna na zachodzie, ten styl Backrooms, i wycofa mi kody, bo jeszcze ich nie użyłem na Steamie, więc prosiłbym was tutaj o zachowanie spokoju. Tylko Lidl. Ja jestem tutaj, widzowie. Ja jestem, widzowie, Lidlem, nie? Niestety. Ja jestem Cripsami. Biedronkę mam bliżej, Lidl lepszy. No ja akurat przez całe swoje życie zawsze miałem Lidla i Biedronkę obok siebie, więc jak wyjścia do Lidlów zawsze były jakieś takie lepsze. A Dino nie miałem u siebie. Posłuchaj tego. Cześć, Dawid. Widziałem, że obejrzałeś mój filmik z pozdrowienia. Dobra. Cześć, Dawid, widziałem, że obejrzałeś mój filmik z pozdrowieniami. I twój tata twierdził, że to nie jestem ja. Wysyłam ci wiadomość głosową i udowadniam, że to jestem naprawdę ja. Pozdrawiam cię ponownie. Na filmiku było też pokazane, że mówi Dawid, że pokazuje Dawid, że mówi Dawid. No to tutaj może... Powiedz mu, żeby nie pierdolił. Powiedz, że mu nie pierdolił. Random village in Poland. Co jest, kurwa? Ale to w sumie prawda, kurwa. To w sumie prawda. Przyjeżdżasz do jakiejś w ogóle losowej wioski, człowieku, a tam, człowieku, puf, kościół, człowieku, puf. Wielki. Tak jest, trochę tak jest, no. Ale jak ten Licheń wygląda, chłopie, to wygląda jakby to było metropolia, nie? Ja nigdy nie byłem w Licheniu. Pojechał? A to jest na serio? No to jest na serio, serio. To jest w Licheniu to jest, no. O kurwa, dobra. Dobra, to jest pojebane, nie? Bez kitu, przecież kurwa, człowieku. Normalnie, czeku, rozkład. Ja. Jak u babci byłem, to zawsze mówili, żebym właśnie sprawdził ten, co leci teraz. Czy leci jakiś fajny film na jakimś programie, czy w gazecie, czaisz? Mocne. A jest nadal coś takiego, czy nie? Ciekawi mnie to. Jeszcze święta patrzysz, czy Kevin będzie bez skitu. A kiedyś w ogóle, ja nie wiem, chyba nadal to na pewno jest, ale kiedyś było coś takiego, że każda swoja telewizja miała jakby taki właśnie taki, coś się klikało i taką gazetę miała swoją jakby na telewizorze. Taką spikselizowaną i tam też rozpis był chyba. Telegazeta, takie coś było, nie? Nie wiem, czy nadal to jest, ale pamiętam, że było coś takiego, że taka telegazeta i mój dziadek zawsze sprawdzał telegazetę, człowieku, takie rozpiksy... Nie wiem, pewnie to teraz fajniej wygląda, a wtedy to było takie rozpikselizowane. O, jest! Nadal to tak wygląda, patrzcie to. Nadal to tak wygląda, czy nie? Tak? O, pojebane. Hej, Kado, co jesteście przebrani? Ja za Leona. Batmana! Hej, Kado, co jesteście przebrani? Ja za Leona. Batmana! Hej. To Grino. Top 10 aut z filmu. Nogi w łodziach, a zimna krew przepływa. Aż tu zaraz tłumie podpalone ciała. Rozjebane ruki, rozjebane zęby. W łodzie rozdepczemy wszystkie nasze błędy. No całkiem niezły, całkiem niezły. Cześć kochani, na YouTube moja nowa piosenka. Maseczka z Biedronki. Maseczka z Biedronki. Maseczka z Biedronki. Kupują kobiety, kupują dziewczyny. Na nawilżenie skóry, cery. Maseczka ma witaminy. Cześć kochani. Tak się ucina, kurwa.
Na YouTube moja nowa piosenka, maseczka z Biedronki. Dlatego Lidl, widzowie, jest lepszy, tak? To są właśnie wojownicy Biedronki, kurwa. Prosimy pamiętać o pięć podstawowych zasad. Pięć podstawowych zasad. Kurde, jak się mówi. Jezus, ja nie wytłumaczę. Może wy będziecie wytłumaczyć krok po kroku, co? Bo ja się na tym nie znam. Co? Czemu tak krzyczysz? Nie krzyczę, bo kurwa, nie umiem słów przykręcić. Nie denerwuj się! Kurwa. Dobra, jeszcze raz o tym mówię. Pięć podstawowych zasad. Kurwa, ja się nie tłumaczę, ja pierdolę. Mirek, nie poddawaj się! Ja nie chcę się Dobra, jak zwał to gzał. No. To nic nie da. Bo wiesz, gorzej się denerwowało, to nic nie powiesz. Podstawowych, no. Pięć ważnych podstawowych. Się kurwa nigdy nie dowiemy, jakie te pięć zasad jest. Jakie są te pięć zasad? Nie wiem. Do teraz nie wiem. Jestem brzydki. I tak ma być. Ja się wcale nie zdenerwowałem. Bo to trzeba mieć chłodną krew. I... Żeby osiągnąć taki stan umysłu, to trzeba przeżyć parę wojen. Jestem... Prawda. Zaraz go będzie widać i patrzymy. To jest mój dom? Tak! Mamy furtkę! Nowe ogrodzenie, porządnie docieplony. Poznaję szalaki. Zaraz go będzie widać i patrzymy. To jest mój dom? Tak! Mamy furtkę! Nowe ogrodzenie, porządnie docieplony. Poznaję szalaki. Zaraz go... O kurwa, porządnie docieplony. Mamy furtkę, kurwa. Jedyne co z domu zostało to furtka. Niesamowite. Dojebany fire. O. To jestem ja, widzowie. Jak mnie wyzywacie, to właśnie wyzywacie kogoś takiego. Jak piszecie na mnie złe rzeczy w internecie, to właśnie... Pamiętajcie, że ja tak wyglądam. Aha, małpiszon. Dobra, weź k***a, stul ryj. Wiadomo, że tak, nie? No musi tak być, k***a. Nieważne, czy się k***a czy się człowiek spóźni. Nawet na te 5 minut musi być, tak? Co si robisz, piciu? Ujewali mi koleso. Gdzie mam moje koleso? Dajcie mi koleso! Co si robisz, piciu? Ujewali mi koleso. Gdzie mam moje koleso? Dajcie mi koleso! Dajcie mi koleso, k***a. Czy zgadza się pan na wykonanie lewatywy? Specjalnie dla ciebie zrobiłem w weekend taki wariograf. Ale jaki wariograf? Może to być trochę komiczne. 20-stronicowy dokument świadczący o tym, że nie jestem osobą biseksualną. No zabawne. Zabawne. Nie powiem, że nie. No ale ja w to wierzę, tak? Słuchajcie, normalnie to bym brała sobie do tej butelki zwykłą wodę, ale z racji challenge'u. Jest tutaj sok z wodą, taki fioletowy. Więc uwaga. No jest. Jest. Słuchajcie, tutaj zamykamy. Tak, no ale tylko na challenge. Później będzie nowa woda. Okej. Okay. No dobra. Lecimy. Ole, linka. To jestem ja! Przyznaję się do tego, zostałem przyłapany. Proszę wyjść. Proszę wyjść i nie dać dziecku na nerwach. Proszę wyjść z tego. Proszę wyjść. Proszę wyjść i nie dać dziecku na nerwach. Proszę wyjść z tego. Gormity. Nowe magnetyczne figurki 7 potężnych władców. Naciśnij i wystrzel pocisk. Gormity myto. Gormity. Jasnie. Naciśnij, wystrzel pocisk.
No, to prawda akurat. Nie wiem, po to są rękawiczek, żeby właśnie nie dotykać tego. W sensie, jeszcze, dobra, jeszcze widzowie inaczej, jak na przykład podchodzisz, nie? I bierzesz po prostu gołą ręką, bierzesz to. Wiesz, co dotknąłeś. Ale chodzi o to, że, bo tu chodzi o to, że te baby po prostu dotykają, czy chleb jest chrupki, albo na przykład, czy bułka jest, wiesz o co chodzi? Że i dotykają i zostawiają, rozumiesz o co chodzi? Bo to nie chodzi o to, że ty se przyjdziesz i se weźmiesz bułkę ręką i to zabierzesz. Tylko chodzi, że one to macają i sprawdzają, wiesz o co chodzi? I później nie wiesz, czy wpierdasz taką bułę ze starą babą, czy nie. Nie wiadomo, gdzie ona tą dupę, Boże. Chciałem powiedzieć, że nie wiadomo, gdzie ona tą rękę trzyma i chciałem powiedzieć, że w dupie mogła se podrapać. Ale mój mózg wyprzedził po prostu to, co chciałem powiedzieć, tak? Insane man... Ten filmik ma podwójne znaczenie, bo jest oczywiście, że tak powiem, głęboki lore mojego kanału, a także fantastyczny film. Ale nie rozmawiajmy o tym głębokim nie rozmawiajmy o tym, po prostu nie gadajmy o tym, tak? To tak działa, No bo tam się otwiera śluza i po prostu powietrze z zewnątrz samolotu wciąga wszystko? Jezu, ja bym się w życiu tam nie wysrał. Bałbym się, że mi dupę wciągnie, jak niechcący chłopie się ten. W ogóle nie zauważyliście, ale ten papier jest oszczany w dwóch miejscach. Normalnie ktoś się zdeszczał na papier, człowieku. Nie wiem, czy widzicie, jest normalnie oszczany, Top 4 zabawy z dzieciństwa, które podprogowo miało nas zaprogramować na bycie posłusznym systemowi. Numer 6. Puszczaj dupa, piekła. Puszczaj dupa, piekła nie ma. Cześć, zapachy dezodorantów kobiet. Okej, truskawka. Świeżość. Necromancer. Trench Warfare, kurwa, ale są takie popierdolone. Olympus. To prawda, są popierdolone te nazwy, kurwa. Top 5 faktów, które ukrywa przed tobą loża masońska. Numer 6. Meble w płynie. O kurwa. Jakiś nowy trend, widzowie. Najświeższy trend na TikToku, moi drodzy. O co chodzi w tym filmiku, kurwa? Czekaj, kurwa, bo to jest taki... Top 5 wynalazków, o których nie powie ci loża masońska. Numer 6. Śląskie papucie. Top 5 najtańszych wynalazków 2K24, które ukrywa loża masońska. Top 4 modyfikacje genetyczne, o których nie powie ci globalny rząd. Kiedy wynająłem mieszkanie osobie z chorobą Alzheimera i codziennie mówisz, że nadszedł miesięczny czynsz. O kur... Top 4 wynalazków, których nie powie ci loża masońska.
Radomski program kosmiczny. Radomski program kosmiczny. Jezus. Miszka lubić jabłko, jabłko, chipsy, szokoladku, babku. Babcu taką lubić, jaką kupuje, lubić szokoladku. Чипсы, яблуком, бананом, любит моя Мишка. Мишка любит яблоко, яблоко, чипсы, шоколадку, бабку. Бабцу такую любит, яку купую, любит шоколадку. Чипсы, яблоком, бананом, любит моя Мишка. Мишка. Mów kurwa, albo nie wyjdziesz. Nic ci nie powiem, ty jebana pało. Naprawdę chcesz zmarnować życie? Żyję dla ganku, ty jebana pało. Mów kurwa, albo nie wyjdziesz. Nic ci nie powiem, ty jebana pało. Naprawdę chcesz zmarnować życie? Żyję dla ganku, ty jebana pało. O, fajne. Zajebiste. Dojebane, k***a, zajebiste. Fajne, fajne, fajna, fajna ta countermelodyjka w ogóle, k***a. Podoba mi się. On gra koncerty, k***a? Jesus. Hej, trolling systemu, lekcja pierwsza. Zawsze to robię przy parkomatach. I co zrobiłem? Nic, nic k***a nie zrobiłem, bo na tym to właśnie polega, oni się tego nie spodziewają. Zgłaszam jakieś życzenie, dostaję sygnał, coś się dzieje, ale nie dzieje się nic, ale oni już wiedzą, że coś się szykuje. A kiedy są niepewni, my mamy ich w garści i nie będą nawet wiedzieli, kiedy uderzymy. Tak się k***a wygrywa wojny. To jest dywersja, je. Hej, trolling. Niesamowity geniusz, niesamowity geniusz. Piąteczek, weekendeczek, śniadanie. Kromeczki chleba z masełkiem, a na przepitkę fusti cytrusowa. A ty co dzisiaj jesz? Pozdrowienia dla Alana Wesołka, Olka Celkę, Piotra Żylaka oraz Maciepa Rozputnika. Miłego dnia. K***a, ile masła. Jedna kostka na jedną kromkę? Jedna cała kostka na jedną kromkę. On po prostu bie... Ja też zawsze jem na śniadanie więcej kostek masła niż kromek chleba. Szacun za to. Lekiem zabawiłem, cholera. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Widzisz jaki refleks? To z gier. To jest refleks gier. Xbox Series X daje pies. Co pierdoli? Xbox Series X. Kury, kury. Dobra, na przypierdolę. Za te 500. Trudno, niech się darzy. Tu będzie dobrze. Uwaga. Niech ta pani odejdzie, bo zawału dostanie. Lecimy? Lecimy. Na ostro. Dobra. Opa! Essa! Rossa! Ale walnę to. Ale to było dobre. Dzisiaj dobry głos. To było naprawdę mocno. Normalnie aż ludzie pouciekali. No, ja uciekać. Schowaj się. Rek. Kury, kury. Jeszcze raz, to kombo, zestaw. Tu będzie dobrze, uwaga. Niech ta pani odejdzie, bo zawału dostanie. Lecimy? Lecimy, na ostro, dobra. Opa! Essa! Ressa! Martin Luther King, a nigga had a dream.
Fuck do you mean? Shout out to Malcolm X, shout out Big Bro. If it wasn't for Big Bro, I wouldn't be rapping though. If it wasn't Big Bro, I wouldn't be rapping and shit, trapping and shit, stealing shit from my family and shit. Kurwa, nie widziałem tego klipu, że on to rapuje. Nie sądziłem, że ten chłop będzie grał koncerty, nie? Ale widzicie? Spełnia trzeba marzenia, kurwa. Wszystko się da. Wszystko się kurwa da, moi drodzy. Na scenie tyle ludzi, co pod sceną. Bez kitu. Moi drodzy, to były TikToczki. Dziękujemy Zuzę za przygotowanie. Bardzo fajne.